Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer 6812. Zapraszam na Dredge Creek, mapka, gdzie pracujemy w Alasce. Gdzieśmy wyjechali z naszych poprzednich wiosek, z naszej ziemi obiecanej. Słuchajcie, na początek chciałbym w kontekście tego, co się dzieje w kraju, w kontekście tej fali powodziowej, w kontekście tego, że sam osobiście przez ostatnie 36 godzin byłem, mój dom stał na półwyspie z trzech stron otoczony wodą. Chciałbym po prostu dodać słowa otuchy tym wszystkim, którzy ucierpieli w wyniku tej powodzi. Trzymajcie się, słuchajcie, jest nadzieja, będzie lepiej. Nie jesteście sami. Naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty.
Słuchajcie, oczywiście numery kont bankowych podawanych tutaj w tym klipie są już nieaktualne. Dlaczego puszczam ten klip? Dlatego puściłem ten klip, że klip ten kiedyś był jakby takim hymnem powodziowym. Klip powstał w 1992 roku. Jest to wspólny klip Edyty Bartuszewicz i Kaśki Nosowskiej, grany później na ich chyba pierwszej płycie Hej. Również ten klip wykorzystywany przez pierwszą edycję Wośpu. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? No, w 1997 roku stało się takim nieformalnym hymnem powodzian i chyba jest do tej pory. Ja muszę się Wam przyznać, że drugi raz podchodzę do nagrywania tego materiału, gdyż pierwszy raz tutaj ten materiał, który nagrałem, był bardzo emocjonalny, szczerze mówiąc, bardzo osobisty i prawdę powiedziawszy, rozmyśliłem się, nie chcę go publikować. Na tą chwilę to będzie taki krótki materiał, będę go kończył. Jeszcze raz chciałbym wszystkim osobom, które ucierpiały w tej powodzi, że tak powiem, nie tyle życzyć, co ufać, że nie opuści ich nadzieja, że będzie lepiej, że ktoś im pomoże, że nie zostaną sami z tym wszystkim. Trzymajcie się, ja jestem z wami. Mam nadzieję, że bardzo wiele osób również Wam pomoże. To tyle na dzisiaj. Cześć.